Wracamy do tematu niezwykłego odkrycia, jakiego w listopadzie dokonali miłośnicy historii z dawnego Tczewa. Odnalezione przez nich niemal 170-letnie zdjęcie mostu tczewskiego w fazie budowy okazało się nie tylko najstarszym zdjęciem wykonanym w Tczewie, ale najstarszą fotografią widokową w Polsce. Przypomnijmy, że zdjęcie mostu tczewskiego datowane na rok 1853 Jagoda Koc z Forum Dawnego Tczewa odnalazła w cyfrowych zasobach Szwajcarskiej Biblioteki. Fotografia ukazuje wczesny etap prac przy budowie symbolu Tczewa. Na zdjęciu uwieczniono nie tylko powstające filary, ale także robotników stojących na rusztowaniach. Tematem zainteresował się gdański historyk fotografii Ireneusz Dunarowski, który w 2019 roku sprzedał swoją bogatą kolekcję tczewskich pamiątek Miejskiej Bibliotece Publicznej. W listopadzie informowaliśmy, że odnalezione zdjęcie jest najstarszym wykonanym w Tczewie. Zdaniem specjalisty mamy do czynienia z czymś o wiele cenniejszym, z najstarszym widokowym zdjęciem w całej Polsce. Ta fotografia jest rzeczywiście unikatem w ogóle w historii fotografii. Niewiele miast w całej Europie posiada w ogóle fotografię z tego okresu. Po dłuższej analizie tej fotografii uważam, że ona została zrobiona z negatywu szklanego, a to znaczy, że to jest początek w ogóle nowej technologii. Nowa technologia, tak zwany mokry kolodion, który dopiero od roku pojawił się na rynku fotograficznym. Dlaczego ta fotografia jest taka unikatowa? To jest już fotografia wykonana tak zwaną metodą negatywu pozytywu. Jest to jedna z pierwszych w ogóle wykonana tą techniką tutaj na terenie Polski. Według mojej wiedzy jest to najstarsza fotografia, która jest na dzień dzisiejszy znana, ponieważ ja w swojej pracy najstarsze fotografie Malborka i Gdańska odnalazłem z 1853 roku, ale z jesieni, więc ta jest o kilka miesięcy starsza. W Warszawie najstarsze widoki pochodzą z 1856 roku, a Krakowa z 1858, więc tu mamy naprawdę coś wyjątkowego. Ireneusz Dunarowski uważa, że fotografię wykonano w czerwcu lub lipcu 1853 roku. Wszystko wskazuje na to, że to jest lato 53. Dlaczego lato? Dlatego, że w fotografii najważniejsze było światło. I tak naprawdę fotograficy, ci pionierzy fotografii, bo my musimy o nich mówić, że to byli jak maglicy tak naprawdę. Oni mogli fotografować tylko przez kilka godzin w ciągu jednego dnia. Analizując tą fotografię, widać, że to jest zrobione przy słonecznym dniu. Historyk fotografii podejrzewa, że najstarsze zdjęcie mostu wykonał fotograf z Berlina. Moje przypuszczenie jest takie, że w okolicy nie było żadnego fotografa, który mógłby wykonać to zdjęcie, więc podejrzewam, że był to fotografik, który przyjechał specjalnie z Berlina. Zresztą zachowały się kolejne zdjęcia z kolejnych etapów i jestem przekonany, że to była taka forma dokumentacji wielkiego dzieła, jakim była budowa tego mostu. Jest to unikat naprawdę, no szkoda, że niestety znajduje się w bibliotece w Szwajcarii, ale fajnie, że pani Jagoda to odnalazła.